Mójwywiad.pl zaprasza. Witam bardzo serdecznie, Kuba Maj, mójwywiad.pl. Dzisiaj chciałbym porozmawiać o jednym z najlepszych filmów, polskich filmów roku 2020, który miał premierę w roku 2020, a jest to film, którego gatunek jest bardzo intrygujący, bo można go nazwać takim współczesnym westernem. Jest takim filmem, można powiedzieć, autorskim, więc rzeczywiście po tym filmie człowiek ma taką bardzo ciekawą zagwozdkę do myślenia i też podejmuje kilka fajnych tematów, intrygujących tematów związanych właśnie z bronią, prawem do posiadania broni i na pewno ta tematyka wzbudza bardzo dużo ciekawości i chciałbym o tym filmie porozmawiać z moim gościem, którym jest aktorka Paulina Krzyżańska i bardzo, bardzo miło mi się z Tobą, Paulina, spotkać w takim fajnym, nietypowym miejscu, bo jest to Ostrowiec Świętokrzyski, ale widzimy się i jest mi bardzo miło z tego powodu. Hej, dzień dobry. Wspomniane było Paulina Krzyżańska, z tej strony bardzo mi miło. Paulina, jak jest początek naszej rozmowy, to właśnie chciałbym Ciebie zapytać o to, kiedy po raz pierwszy zafascynowało Ciebie aktorstwo i postanowiłaś się w tym kierunku sprawdzić? To moja przygoda zaczęła się w sumie już w przedszkolu, no bo moim planem gdzieś od zawsze było spełnianie się artystyczne. No i wszystkie festyny, wszystkie konkursy recytatorskie to były okupowane przez moją osobę. W podstawówce to samo, jakieś projekty. Pamiętam, był taki projekt z Bytomia na scenę Europy. No i tam w teatrze w Bytomskim Centrum Kultury wystawialiśmy taki spektakl. No więc gdzieś tak już w sumie od najmłodszych lat moim planem było to, aby istnieć w tej przestrzeni aktorskiej, filmowej. No i szczerze mówiąc, do tej pory i nie wyobrażam sobie, co mogłabym robić innego. Opowiedz o swoich takich pierwszych doświadczeniach związanych właśnie z aktorstwem. Z tego, co czytałem, uczęszczałaś też na zajęcia do L'Art Studio. Jak wyglądały Twoje pierwsze zajęcia na scenie i w jakich rolach tam występowałaś? Moje pierwsze wspomnienia, to tak jak już wcześniej powiedziałam, to były gdzieś tam czasy podstawówki, ale to nigdy nie były takie sprecyzowane spektakle czy też wystąpienia, bo to raczej były autorskie scenariusze moich wychowawców, opiekunów, więc de facto, jeśli bym miała podać konkretny tytuł, to nie jestem w stanie tego zrobić, bo nic takiego nie miało miejsca, ale długi czas na pewno spędziłam śpiewając szanty i występując właśnie w takich szantowych klimatach. Mówiłaś wcześniej, że nie bardzo byś wiedziała, w jakim innym kierunku mogłabyś się odnaleźć oprócz aktorstwa, ale moje pytanie dotyczy tego, co najbardziej jeszcze fascynuje Ciebie i wzbudza Twoje zainteresowanie oprócz aktorstwa. No to moim planem, jeśli faktycznie, ale to też w sumie jest związane z aktorstwem, bo jeśli uda mi się kiedykolwiek dobić takiego interesu, to chciałabym otworzyć schronisko. I zwierzęta po prostu są dla mnie czymś niesamowitym, są największymi przyjaciółmi i to z nimi się najlepiej odnajduję, więc jeśli nie aktorstwo, a miałabym się czemuś innemu poświęcić, to na pewno byłyby to zwierzęta i działalność z nimi. Jakie zwierzątka do tej pory posiadałaś w swoim domu i wychowywałaś się? No to marnie skończyły niestety moje rybki. Podejrzewam, jak w większości polskich domów, spłynęły w dniem swojej śmierci w kanalizacji. Później były papużki, królik i pieski dwa. Aktualnie jeden zamieszkuje z nim. Wystąpiłaś, tak jak już wspominałem na początku, w jednej z głównych ról w filmie Piotra Adamskiego Eastern. Opowiedz, jak wyglądała Twoja droga do trafienia na plan tego filmu? To się zaczęło dosyć spontanicznie, bo moja nauczycielka z gimnazjum, w momencie kiedy ja już byłam w liceum, wysłała mi taką informację o castingu. Gdzieś tam na Facebooku to dojrzała. Wiedząc, że ja się tym interesuję, no to zaproponowała, że to może czas by było faktycznie jakoś ruszyć w tym kierunku. No a gdzieś tam w mojej głowie przeleciały takie myśli, że co to będzie? Jakiś, nie wiem, na pewno nie chciałam iść w kierunku żadnych paradokumentów, a myślałam, że to będzie właśnie ten typ. No ale miło się zaskoczyłam. No i trafiłam na casting dzięki pani Marcie Kownackiej. No i to było już jakoś 2-3 tygodnie przed rozpoczęciem planowanych zdjęć. No więc w sumie dowiedziałam się z Facebooka i tyle. Klara to postać, w którą wcieliłaś się w tym filmie. Ja sobie osobiście myślę, że ona jest takim połączeniem zachowaniem takiej niewinności, ale zarazem jakiejś pewnej formy bezwzględności, można tak to też powiedzieć. Co mogłabyś powiedzieć o Klarze i na co największą uwagę zwracałaś przy budowaniu swojej postaci? Klara gdzieś, ona od początku jest w całym tym świecie tego kanonu, jest wychowywana w tych wartościach oko za oko, ząb za ząb. No więc, tak jak już mówiłeś, jest taka bezwzględna, no bo ona nie zna czegoś innego. Ona jakby, gdyby nie Ewa i nie postać Ewy, no to ona nie miałaby tej świadomości, że można cokolwiek zmienić. Klara to na pewno jest w dużym stopniu odzwierciedlenie i uwypuklenie cech, które posiadam ja. Gdzieś jakaś taka analiza sytuacji, chęć współpracy z drugim człowiekiem, ale też oddanie jakby pewnej części siebie tej drugiej osobie i pozwolenie na pewne kierowanie, a z drugiej strony, kiedy trzeba, przejęcie inicjatywy. Więc w momencie, kiedy ja miałam w głowie to, jak ma powstać Klara, no to tak naprawdę Klara powstała na fundamentach tego, jaka ja jestem. Jak już mówimy o tych pewnych cechach charakteru, to powiedz, za jakie cechy charakteru ty prywatnie mogłabyś polubić swoją bohaterkę? Klara, ona jest na pewno odważna, no bo wreszcie zdobywa się na to, żeby przewartościować całkowicie świat, w którym uczestniczyła, w którym żyła, wbrew temu, jakie konsekwencje mogą ją spotkać, więc duża odwaga i chęć zmiany i chęć pokonania barier kulturowych. To na pewno to, za co bardzo ją cenię. W tym filmie także posługujesz się bronią. Rozumiem, że przed, bądź może w trakcie nawet zdjęć, przeszłaś taki profesjonalny trening z posługiwania się bronią i jak to wyglądało w praktyce? Tak, zostaliśmy profesjonalnie zaopiekowani przez panów na strzelnicy. Dostaliśmy broń, dostaliśmy naboje i mieliśmy kilka tych wizyt właśnie na strzelnicy, gdzie uczono nas chodzić z bronią, strzelać z niej, prawidłowo ją trzymać i tak naprawdę poznać wagę tego przedmiotu i jaką on siłę niesie w momencie, kiedy decydujemy się na strzał. Ale czy to doświadczenie, jakoś bym wspominała mile, jako formę nauki tak, ale obcowanie z samym tym przedmiotem może niekoniecznie. Opowiedz, jakie sceny w filmie Eastern przez ciebie zagrane mogłabyś zaliczyć, dodać jako do swoich ulubionych? No, pewno jedną z moich ulubionych scen to jest scena, kiedy Klara przychodzi na spotkanie świętować w męskim gronie, tam spotykają się sami mężczyźni, wchodzi ona i jest po prostu takim bezczelnym dzieciakiem, który ma tupet wyśmiać jednego ze starszych facetów, skwitować go za jego broń, więc tam ten rodzaj bezczelności od Klary bardzo mnie ujmuje i to jest naprawdę moja ulubiona scena. Chciałbym ciebie teraz zapytać o to, Paulina, jakie gatunki lub gatunek filmowy są twoimi ulubionymi? To już wcześniej rozmawialiśmy o tym, ale jeśli miałabym wybierać tak, co miałabym oglądać do końca życia, to jak każda baba nie potrafię się zdecydować, ale na pewno lubię horror. Lubię to oglądać, lubię ten rodzaj strachu, czy strachu, takiego dygotania, o, lubię się bać. Także to bym mogła oglądać, no i chyba tyle. No wiadomo, lubię wszystko, no bo jednak kino to jest mój konik, ale jeśli faktycznie miałabym oglądać coś na dłużej, no to takie kino mnie bardzo odmużdża, a lubię się czasem odmuździć. Wymień chociaż takie 3-4 tytuły filmowe, które są twoimi ulubionymi i uwielbiasz do nich wracać co jakiś czas. Jestem niezmierną fanką Harry'ego Pottera. To mogę oglądać namiętnie, ale z takiego kina lubię Pamiętnik, babskie kino. Zawsze się na tym wzruszam. Niezależnie od który raz bym to oglądała, to zawsze się na tym wzruszę. Duże wrażenie, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, zrobił na mnie ostatnimi czasy film Operacja Argo. To taki psychologiczny, fajnie pociągnięty wątek, gdzie faktycznie cały czas siedziałam tam w napięciu, czekając, co za chwilę się stanie i czy główni bohaterowie zdążą na czas ze wszystkim. I to chyba, jakbym miała wymieniać, dużo tego jest, no i nie jestem w stanie tak dokładnie się skonkretyzować. Jak każdy z nas, pewnie lubisz dobrą muzykę, a moje pytanie jest takie troszkę przewrotne, bo ono polega na tym, że mamy jakieś, załóżmy na to, że idziesz na jakąś imprezę, tak? I no jest taki świetny klimat, sceny tańca, fajne, wszystko jest okej. I moje pytanie dotyczy tego, Jaka muzyka daje Ci takiego największego, pozytywnego, energetycznego kopa? No to są to takie kawałki z filmu Grease. Uwielbiam na przykład bawić się przy Twist Again. To są takie stare klimaty, ale jednak dobrze się w nich czuję i zawsze gdzieś tam kopytko będzie się bujać. Jak wszyscy z nas, na pewno masz swoją ulubioną filmową scenę tańca. Dirty Dancing i romantyczny taniec. To chyba będzie to. Gdzieś tam to jest takie póki co moje niespełnione marzenie, gdzieś taki romantyczny taniec wśród tłumu ludzi. To bym chętnie odtworzyła. Czyli mówisz, że wzięłabyś udział w scenie z Dirty Dancing, jeśli ktoś by na przykład zaproponował taką nową wersję, polską wersję Dirty Dancing? Na pewno musiałby mnie wtedy dobrze nauczyć tańczyć, ale chętnie. Tak, to bym zrobiła, bo to by było też bardzo ciekawe w porównaniu z właśnie z rolą Klary, która w pewnym sensie jest taką chłopczycą, a tu zderzenie się z delikatnością takich kobiecych ruchów przy mężczyźnie, który jest taki męski i oprzeć się w takich męskich ramionach, to by było bardzo ciekawe zderzenie się takich dwóch światów. Czyli przede wszystkim można stwierdzić, że teraz poszukujesz ról osób, które, dziewczyn, kobiet, które za wszelką cenę chcą ukazywać swoją taką dziewczęcą stronę osobowości, taką delikatną, tak? Czy poszukuję? Nie, bo gdzieś kręci mnie to, że taki mój wewnętrzny zadzior może się uwypuklać w takich postaciach jak na przykład Klara, ale ciekawe by było dla mnie bycie faktycznie taką postacią soft, taką delikatną i to chętnie bym też zrobiła, no. Ostatnio widziałem, że nagrywasz zdjęcia do kolejnego, czy obecnego nawet sezonu serialu O mnie się nie martw. Będzie to nowa bohaterka, która na pewno, jak już widziałem tam w Twoich relacjach, jest to osoba bardzo intrygująca i ciekawa. Czy ona w pewnym sensie jest taką postacią, o której mówiłaś przed chwilą? Czy jest delikatną dziewczynką, tak? Chyba mogę zdradzić, że nie. Że to jest kolejny z przypadków, kiedy mam okazję wcielić się w bardziej zbuntowaną postać. Nawet mogłabym stwierdzić zupełnie na innych zasadach niż była to Klara, ale możemy się tak domyślać, że gigantyczna burza loków może odzwierciedlać pewne cechy charakteru. Także niech tutaj burza loków będzie przyświecać w domysłach, jaka może być postać Lizzi, która wkrótce pojawi się na ekranach. Chciałbym Ciebie zapytać o to, jaka jest taka główna zasada, którą starasz się kierować w życiu? Ostatnio gdzieś, nie pamiętam już z kim pisałam na ten temat, ale napisałam śmieszne stwierdzenie, że lubię lubić. I zostało mi zadane pytanie, że co tak de facto znaczy, że lubię lubić. A ja stwierdziłam, no, że jest lubienie jest dużo łatwiejsze niż nielubienie nielubienia, bo kiedy lubi się wszystko, co nas otacza, no to jest zupełnie łatwiej i kiedy doszukujemy się takiej akceptacji wszystkiego, co jest wokół, a nie doszukujemy się nienawiści. Także lubię stan, w którym mogę coś lubić. Jakie zachowania ludzkie najbardziej Ciebie wzruszają? To są chyba takie małe rzeczy, kiedy stoimy w kolejce i gdzieś komuś brakuje 20 groszy czy 30 groszy, bo zapomniał portfela i nie wiem, płaci przygotowaną gotówką i drugi człowiek jest kogoś takiego w stanie wesprzeć. Zwykłe powiedzenie sobie dzień dobry w sklepie czy w spożywczym, pani kojarzy nas, co kupujemy i mówi nam, że może ta wędlina nie dzisiaj. To są takie małe rzeczy, które naprawdę mnie wzruszają i budują we mnie to, że ludzie są bliscy dla siebie i że z nadzieją patrzę na to, że będzie nam się dobrze współpracować w takim świecie. Chciałabyś być superbohaterką? Chyba nie. Chyba nie chciałabym być superbohaterką, bo cieszę się, że jestem takim człowiekiem osadzonym w realiach tu i teraz i nie za bardzo muszę kombinować i walczyć gdzieś o dobro całego świata. Wolę skupić się na tym, żeby moje zwykłe poczynania i moje zwykłe zachowania były dobre dla innych i niosły radość i pomoc. I nie trzeba być superbohaterem, żeby pomagać. Ale myślę, że jednym z takich najważniejszych atrybutów superbohaterki jest to, że na pewno posiada jakąś swoją indywidualną moc. I moje pytanie do Ciebie jest takie, jaką moc chciałabyś posiadać najbardziej? Jeśli już miałabym być superbohaterką, tak? No to chciałabym się umieć teleportować, bo byłoby to nie lada ułatwienie w komunikacji się i w rozjazdach, żeby wszędzie być i móc być na czas. Także to by była naprawdę umiejętność i super moc, która by mi bardzo pomogła. Jaką szkolną zabawę wspominasz najlepiej? Uwielbiałam grać w podchody, ale byłam przez pewien czas takim chłopcem i pamiętam, że mój kolega wpadł kiedyś na genialny pomysł, żebyśmy zbierali surowe jajka z lodówki, chowali je, czekali aż zgniją. Mieliśmy w szkole gangi i rzucaliśmy w siebie tymi zgnitymi jajkami. Śmierdzieliśmy po prostu tak, że się nie dało, ale dzieci chyba lubią lubią być brudne i to naprawdę była fajna zabawa jak na tamten czas. Wiąże ona się na pewno z dobrym i takim pozytywnym nastawieniem, ale przede wszystkim dobrym humorem. I moje pytanie dotyczy tego, które najmniejsze rzeczy potrafią poprawić tobie humor? Słodycze. Po prostu jadam słodycze namiętnie. Jestem ciekawa, kiedy wypadną mi wszystkie zęby od tych słodyczy. Mój dentysta to po prostu będzie mnie prześladował i śnił mi się, że już czas przestać. Ale jest to taki grzeszek, który naprawdę poprawi mi humor i już wszyscy wiedzą z moich przyjaciół i rodziny, że jak mam handrę, to tabliczka czekolady zawsze poprawi mi i wywoła uśmiech na mojej twarzy. No to z całego serca, Paulina, mogę tobie życzyć jak najwięcej słodkości już teraz i w tym miejscu. I moje pytanie dotyczy, takie ostatnie już pytanie, co mógłbym życzyć tobie na przyszłość? Dużo pracy i zdrowia. To na pewno się przyda, bo jak jest zdrowie, to można pracować, a jak jest praca, to jestem wtedy szczęśliwa, jak mogę się spełniać w tym, co robię i żebym mogła dalej podążać tą ścieżką, która fartem została mi podarowana i gdzieś ta furtka została otwarta przede mną. Ja życzę tobie tego z całego serca, aby ta ścieżka, którą sobie obrałaś teraz, od momentu angażu do filmu Piotra Adamskiego Eastern, żeby ona cały czas szła do przodu i życzę ci wszystkiego dobrego i trzymam kciuki za ciebie i za twój talent. Bardzo, bardzo dziękuję i pozdrawiam wszystkich. Zachęcam do subskrybowania i odwiedzania strony mójwywiad.pl. Zapraszam, Kuba Maj.